Witam serdecznie, pokażę jak przygotować pyszny ryż z cukinią, który możemy podać na ciepło lub na zimno. Do przygotowania będziemy potrzebowali dwie małe cukinie, około 600 g, 300 g ryżu, puszkę tuńczyka, duże kawałki, puszkę 400-gramową kukurydzy oraz około 2 łyżek oliwy, do smaku sól, pieprz, bazylię suszoną i olej do smażenia. Ryż gotuję według przepisu na opakowaniu, ugotowany przekładam do miski. Umytą cukinię kroję w drobną kostkę. I smażę około 10 minut na rozgrzanym oleju na patelni, tak żeby cukinia była miękka. Podczas smażenia cukinię doprawiam solą. Do ciepłego ryżu dodaję cukinię, odsączoną kukurydzę, odsączonego tuńczyka, doprawiam, dodaję oliwę i dokładnie mieszam. Po wymieszaniu sprawdzam smak i jeżeli trzeba to doprawiam. Ja dodaję troszkę więcej pieprzu, bo lubię lekko pikantne. Jeżeli Państwu przepis się spodobał, to proszę o pozostawienie łapki w górę pod filmikiem, będzie mi bardzo miło. Danie jest gotowe, można podawać na ciepło lub na zimno, w obu przypadkach jest bardzo smaczne. Życzę smacznego!